dla pana Kamcza. Mamy problem ze szkołami wiejskimi w regionie. Mamy problem w ogóle ze szkołami w tej chwili. Ja rozumiem, że samorządy niejako zostały zmuszone przez ministra finansów do tego, żeby ciąć po oświacie. Tylko że to cięcie po oświacie za daleko poszło. Jak żyję 51 lat, nie przypominam sobie, żeby takie reformy robiono. I zapytam pana Ireneusza Ganczara, który akurat wypowiadał się na temat oświaty, a dokładniej oświaty w mieście Szkrotawa, czyli w naszym mieście. Tam połączono dwie szkoły. Potężną szkołę podstawową, która liczy 546 uczniów i dość spore gimnazjum, ponad 300 osób, w jeden zespół szkół. I zrobiono coś takiego, że do gimnazjum przeniesiono szóste klasy, a w której gimnazjum to być klasy piąte i szóste. Moje pytanie brzmi, czy pan przyszły poseł zgadza się na takie postępowanie? Już wyraził zgodę wcześniej, muszę dodać, potem się z tego wycofał. Ale chciałbym usłyszeć z jego ust wypowiedź na ten temat. A druga sprawa, szkoły wiejskie. Szkoły wiejskie, które z punktu widzenia ekonomicznego jakby powinny być likwidowane, bo to się po prostu nie opłaca samorządowi. Ale te szkoły wiejskie pełnią zupełnie inną funkcję niż tylko szkoła. To jest zupełnie inna funkcja niż w mieście. I Platforma Obywatelska w powiecie żagańskim dopuściła do likwidacji trzech szkół w naszej gminie, w gminie Szprotawa. Aczkolwiek to nie jest totalna likwidacja, bo tam będą filie. Ale moje pytanie brzmi, czy pan był przyszły poseł zgadza się na coś takiego, że wymuszanie na samorządach przez ministra finansów poprzez zmianę finansowania, dofinansowania szkół powoduje to właśnie tego typu historię, że albo się łączy akurat szkołę podstawową z gimnazjum, albo się likwiduje szkoły wiejskie. Jaki pomysł pan Ireneusz na to ma? To znaczy, to pytanie jest wielowarstwowe, bo ono dotyczy konkretnego przypadku i tutaj ja dziękuję za to pytanie. Ja myślę, że przyszły kandydat na posła, znaczy przyszły poseł, a kandydat dzisiaj na posła doskonale wie, jakie jest moje zdanie na ten temat. Byłem przeciwny tej reformie oświaty w Szprotawie, gdzie łączono duże szkoły i nie osiągano żadnych oszczędności, bo się nie da zaoszczędzić na czymś, co się łączy po 500 osób. Jeżeli połączymy dwie szkoły, mamy 1000 osób, dzieci od 1-6 i 3 klasy gimnazjum. Jest to po prostu karkołomne przedsięwzięcie. Platforma Szprotawia akurat była przeciwna tej reformie, jeżeli mówimy konkretny przypadek. Przypadek, która Platforma miała zupełnie inny pomysł na oświatę, gdzie chcieliśmy połączyć gimnazjum z liceum, które nie ma dzieci, jest duży budynek niewykorzystany i tu widzieliśmy szansę zracjonalizowania edukacji, czyli gimnazjum przyjmuje część obiektu liceum, które jest wykorzystane i zgodzi się ze mną, że to przynosiłoby konkretne oszczędności, ale po prostu władze miasta i przede wszystkim nauczyciele gimnazjum, które zostały wyłączone z liceum, zrobiły wielki protest. Burmistrz się wystraszył, wycofał się z tego, zrealizował zupełnie inny pomysł. Dzisiaj widać, że jest to błąd, bo oszczędności nie ma, a zamieszanie jest wielkie. Jeżeli chodzi o szkoły wiejskie, trudno mi zarzucić, że ja jestem zwolennikiem likwidacji szkół wiejskich, chyba że z punktu widzenia ekonomii, czyli są szkoły takie wiejskie, to nawet w naszym powiecie, gdzie w pierwszej klasie nie ma ani jednego ucznia. Więc takie szkoły chyba już sami rodzice się zdecydują, żeby te szkoły zamknąć, bo jeżeli w szkole uczy się 5-6 dzieci w 6 klasach, to jest po prostu... W szkole jest 6 dzieci. No, o tym mówię, w 6 klasach uczy się 6 uczniów, więc to jest bez sensu. Natomiast ten przypadek, o którym mówi tutaj pan Ostrowski, gdzie likwidowano szkoły 100-osobowe, gdzie chodzi 100 uczniów, a przedszkolne oddziałami przedszkolnymi 120, jest to po prostu moim zdaniem nieporozumienie. Te szkoły same się prawie finansowały przy niewielkim jakby wsparciu finansowym gminy. I dzisiaj stworzono z tych szkół filie, gdzie w zasadzie koszty utrzymania filii niczym się nie różnią od kosztów utrzymania szkoły jako jednostki organizacyjnej w danej miejscowości. Poza tym jeszcze dorzucę to, że w zasadzie to już wątek osobisty, że ofiarą tych przekształceń jest moja siostra, która straciła pracę jako jedyny nauczyciel w zasadzie w 3 szkołach wiejskich i wygrała sprawę w sądzie. Krótka riposta.
jedno zdanie tylko. Jak się zaczęła cała ta reforma edukacji w gminie Szprotawa, zaczęto tak zwane uchwały intencyjne. Tego się zaczęło, bo gdyby ta uchwała nie przeszła, to wówczas nie byłoby połączenia, nie byłoby likwidacji szkół wiejskich. Czy prawdą jest, takie pytanie retoryczne, że Platforma była wtedy, kiedy ta uchwała intencyjna była głosowana w trakcie sesji Rady Gminy, była uznana? Platforma dała warunkowo czas burmistrzowi na opracowanie projektu reformy. Była za czym przeciw? Za i przeciw. Nie, tak, jeżeli chodzi o uchwały intencyjne, była za po to, żeby dać burmistrzowi szansę przygotowania reformy oświaty. A tym samym dopuściła się sytuacja, która ma miejsce na dniu dzisiejszym, i powiem tylko tyle, że cała ta reforma edukacji w gminie Szprotawa totalnie nie wypaliła, bo dzisiaj po 5 miesiącach, właściwie po pół roku, widać, jaki to był niewypał. Ale burmistrz z jakiej opcji? Przy czym mam właśnie tutaj jedno pytanie, ale też tak, no może nie pytanie, ale zaraz. Nie ma panów specjalistów, którzy powinni tu być i odpowiadać za to, co się dzieje między innymi w oświacie w tych naszych regionach. Można tak powiedzieć. No, teraz nie, pan Tadeusz może Radeli zadaje pytanie. Tak, będziemy kolejny. Ja znowu nie będę odpowiadał, będę dobrze, ja chciałem zapytać pana, bo jeszcze ktoś nie odpowiadał. Proszę. Co pan sądzi o propozycji, którą w programie swoim ma PiS, do tego, aby wprowadzić do każdej ze szkół lekarza i pielęgniarkę, czy higienistkę, jakby to nazwać? Jestem całkowicie za. Ale to takie krótkie pytanie, bo myślę, że nie ma jeszcze. Drugie pytanie, co pan sądzi o tym obciążaniu i zlecaniu, przerzucaniu jakby, cedowaniu zadań dla samorządów przez państwo bez wspierania tych zleceń jakby środkami finansowymi? Czyli dostaje samorząd zadanie ustawowe, nie idą za tym środki centralne, jak pan zauważył się przeciw. Odpowiedź lapidarne, nie ze względu na pytanie lapidarne, tylko dlatego, że my rozmawiamy tak, cofnę się tutaj do paru pytań i odpowiedzi. Nie jesteśmy w kampanii powiatowej ani gminnej. Tutaj pan dobrze zaczął pytanie odnośnie już poziomu ogólnopolskiego. Odpowiadając na pytanie, lekarz, dentysta, stomatolog w szkole, bezpośredni kontakt, który jest na dzisiaj utrudniony w służbie zdrowia, całkowicie za. Dlatego powiedziałem to krótko. Niezależnie od tego, jak tam dalej ruch pani Kota myśli, ja jestem jako niezależny i będę takie coś głośno popierał. Ponieważ młodzi ludzie na dzisiaj troszeczkę rozpieszeni przez oświatę, zdecydowanie przez rodziców, pozwalają sobie folgować w pewnych rzeczach, które się później w kosztach odbijają na przyszłość, zaniedbując typu właśnie zęby, typu zdrowie, bo nikt nie jest w stanie tego przypilnować, tak w cudzysłowie, przez dorosłych, którzy sprawują opiekę w tym czasie w danym miejscu. Jeżeli chodzi o cedowanie zadań bez partycypacji kosztowej, ja mówię tak, moje zdanie jest takie, nie ma władzy ten, kto nie płaci podatków. Jeżeli chce mieć władzę i nie płaci podatków, to my musimy to zmieniać. Jeżeli ja partycypuję w dług odpowiedzialność, muszę puścić równocześnie też z kompetencjami możliwości. Możliwością jest jakiś tam grosz, a nie tylko przerzucać obciążenia, a resztę, co zostaje w budżecie, karmić się dalej. Ja jeżdżąc po różnych zakładach, firmach, w których robię takie restrukturyzacje, właśnie zajmuję się czymś takim, jak śledzeniem poszczególnych punktów kosztowych, po to, żeby eliminować zbędne koszty. Niech pan wie, że to są w takich zakładach, po 500 czy po 200, 300 osób. To są proste rzeczy. Na skali kraju, gdzie już mamy niektóre rzeczy wprowadzane, typu przepisy prawne regulujące niektóre rzeczy, będzie to ciężko. Jestem zwolennikiem nie lobbowania, tylko konsekwentnie dążenia do tego. Bo działając tylko jako lobbysta dla danego rejonu, na dobrą sprawę przegrywam. Ja jestem lobbystą, chciałbym lobbować i będę wspierał tutaj ten REM, ale to trzeba robić sukcesywnie dla wszystkich, mówię o całym kraju, bo jeżeli będziemy tylko chcieli u nas coś wylecieć, to róbmy to na własnym poziomie. Ja oczywiście rozumiem, że każdy poseł nie jest odosobniony i działa w jakimś określonym środowisku i musi działać dla całego kraju przede wszystkim, ale bez robienia nie będzie tych środków dla regionu. I to jest złe, że trzeba, jak pan się, jakieś różne drzwi szukać, podejścia, żeby jednak znaleźć i otwierać to. Według mnie na tyle dorośli, poważni ludzie idą do Sejmu, żeby nie chcieć robić tak zwanych
idei ważniejszych niż człowiek. Czyli to, co zakłada partia, każe podnieść rękę, to podnosimy, bo tak każe partia. My pracujemy dla ludzi. Ja taki jestem, takie mam nastawienie. Ale polityka to jest ścieranie się poglądów, a lobby polega na tym, żeby przekonywać innych za swoim. Wie pan co, ja powiem tak, nie jedna utopia już umarła, tylko dlatego, że była ideą niespełniana. To jest pragmatyzm. Dobrze, wszyscy już odpowiadali, tylko ja. Zaraz może pan. Ale ja jeszcze nie zadałem pytania. O, proszę. No to pan Ireneusz teraz zada pytanie. Ja mam jedno takie pytanie, które się narodziło z tej dyskusji w moim tym, w zasadzie do wszystkich, którzy mają takie poglądy, to akurat PiS, Prawo i Sprawiedliwość, SLD i tutaj pan chyba też to powiedział. Ja przeczytałem sobie hasło wyborcze, jedno z haseł wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, a SLD też loguje, żeby płaca minimalna wzrosła o 800 zł prawie, tak z dnia na dzień. PiS z kolei godna płaca, godne życie. Pytam się, a skąd na to pieniądze i kto miałby za to zapłacić? Bo ja jako przedsiębiorca uważam, że jeżeli będzie większa płaca minimalna, to ktoś będzie, to przedsiębiorca będzie musiał te pieniądze. I ja uważam, że to zmniejszymy miejsca pracy, ale to pytanie do was. Do kogo? Do kogo? Ja jeszcze nie odpowiadałem. Do pana Tadeusza, tak. Może raz coś powiem, tak? Chociaż pytanie jest trudne. Oczywiście poszukiwanie środków może pochodzić jakby z dwóch, na tą wyższą płacę może pochodzić jakby z dwóch źródeł. Pierwsze to jest szukanie oszczędności w kosztach jakichś. Oczywiście przedsiębiorca już dzisiaj ma takie obłożenia, że on tych oszczędności niewiele znajdzie, więc trzeba by było szukać trochę wyżej tych oszczędności. Na przykład rząd Donalda Tuska wprowadził ustawę, prawda, gdzie chciał zwalniać pracowników, gdzie tworzy się, gdzie nawet szedł do wyborów z hasłem likwidacji Senatu, gdzie szedł do wyborów z hasłami likwidacja agencji różnych, nawet koleżanka wspominała o tych Narodowym Funduszu Zdrowia. Tam są duże środki. Te instytucje wszystkie przejadają dużą część tych środków, które można było przeznaczyć właśnie dla przedsiębiorców, dla ulżenia ich ulgi i pomóc tym pracownikom, którzy mieliby tą wyższą płacę. Ta wyższa płaca to nie jest, poza tym, proszę Państwa, te środki, które unijne, które dostajemy, tam jest wielka część, która idzie z wiatrem. Afryka. Ona z wiatrem, a szczególnie środki z Efezy. Przecież 100 tysięcy instytucji żeruje na tym, prowadząc różne kursy szkolenia. Oj, to jest bardzo dobre. Oni szukają kandydatów, bo dostali pieniądze na szkolenia, a nie mają kogo szkolić, bo nie ma kto się szkolić już. Więc poszukiwanie jest ludzi, żeby byli szkoleni, żeby można było wydać te pieniądze. Oczywiście można powiedzieć, że to jest pieniądz na co, nie można na co innego przeznaczyć, ale jeżeli potrafi się w Unii Europejskiej przeforsować pieniądze z infrastruktury drogowej, kolejowej na drogową, to można by było i spróbować przeznaczyć część tych pieniędzy z tych szkoleń, z Efezów na inne cele, właśnie na wspomożenie przedsiębiorców, którzy mogliby zatrudniać tych pracowników. Wyższa płaca minimalna powoduje, że człowiek, pracownik dostaje wyższe pieniądze, większe pieniądze, te pieniądze on gdzieś musi później zużyć, tak? On nie będzie, bo on nie ma aż tyle, żeby on mógł je gromadzić, tylko on je wydaje. Więc on musi sprzedać coś, ktoś to musi coś kupić, ktoś coś sprzedaje, ten ktoś dostaje pieniądze, nakręcamy jakby, no śmieje się kolegą, no ale tak jest, gdyby rzeczywiście ekonomię zastosować, to by tak było, więc ten pieniądz powodowałby powstawanie nowego pieniądza. Więc myślę, że tutaj są takie pola do tego, żeby poszukać tych pieniędzy dla tych najniżej zarabiających.